Dzień dobry, w moim studiu gość dzisiaj Tomasz Kominek, dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego i płocki radny. Tak jest, pani redaktor, dziękuję za zaproszenie, bardzo miło mi jest gościć po raz kolejny u pani na tej przemiłej rozmowie. Przede wszystkim gratuluję dobrego wyniku podczas półmaratonu Dwóch Mostów, bo z tego co wiem, to nie tak łatwo było po takim rozluźnieniu wakacyjnym wrócić do tego reżimu. Powiem szczerze, że było wiele problemów, ponieważ ja oczywiście pół żartem, pół serio mówiłem, że bardzo łatwo jest wejść w ten okres wakacyjny i cieszyć się z niego. Natomiast bardzo trudno doprowadzić do tego, żeby ten okres wakacyjny z człowieka zupełnie wyszedł i żeby wrócić na taki reżim, który pozwoliłby na pewne, no wydaje mi się, że jeszcze można to tak nazwać, ekstremalne wydarzenia. No ja przyznam szczerze, że tak jak to wcześniej wspominałem, mówiłem, że w swoim życiu albo jestem na diecie, albo jestem gruby, więc teraz mam tę fazę przez okres wakacyjny, gdzie uważam, że jestem gruby i kwestia jest taka, że no przygotowałem się przez bardzo krótki czas do tego półmaratonu, natomiast bardzo chciałem jakoś tak ambitnie do tego podejść, mimo nie tylko swojego braku przygotowania, ale tego, żeby udowodnić, że jednak te treningi sprzed wakacji gdzieś jeszcze się odnajdują we mnie i ja je bardzo dobrze wykorzystam. Natomiast były też takie trudności chwilowe, ponieważ pogoda była naprawdę dość ekstremalna jeżeli chodzi o tę porę roku i taki dzień. Natomiast też muszę Państwu powiedzieć i pani redaktor, że ten półmaraton, płocki półmaraton, jest to jeden z trudniejszych półmaratonów, jeżeli chodzi o Polskę. Ze względu na fakt taki, że na te 21 kilometrów, czyli te dwie pętle, powiedzmy, że Dwóch Mostów, jest 7 kilometrów podwyższenia i ja byłem świadkiem, jak dużo lepiej przygotowany człowiek niż ja i w zupełnie innej wadze, no miał problemy z utrzymaniem się, że tak powiem. Niestety gdzieś tam no, stracił na chwilę świadomość i potrzebował wsparcia medycznego. I naprawdę nie ma żartów. Natomiast dzięki temu, że przyznam szczerze, jakoś tak bardzo chciałem przebiec ten maraton, zakładałem półmaraton, zakładałem zupełnie inne w ogóle czasookresy, w których będę biegł, ale dzięki temu właśnie, że była piękna pogoda, mieszkańcy chociażby osiedla Radziwie, którzy licznie wyszli z domów, poznawali mnie jak biegłem i bardzo mocno dopingowali, również moja rodzina, po drugiej stronie również mieszkańcy dawali naprawdę taki duży power do tego, żeby chciało się biec i żeby te siły były i fizyczne i psychiczne. I bardzo mnie to zmotywowało w tym biegu i okazało się, że w sumie zrobiłem najlepszy czas w życiu na tej trasie i w tych trudnych warunkach i w półmaratonie, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo dało mi to motywację do tego, żeby te wakacje natychmiast ze mnie wyszły w kontekście oczywiście tych zaniedbań wagowych i żebym wrócił do tego reżimu treningowego, w którym to byłem wcześniej, przygotowując się do tego charytatywnego maratonu. Sport pomaga, myślę, że i w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym, i w życiu rodzinnym. Niektórzy z mojego otoczenia mają maraton wyborczy. Ja sobie zrobiłem półmaraton sportowy i jestem z tego dumny. No właśnie, nie wiem, czy pan pamięta, ale 4 lata temu spotkaliśmy się w nieco większym gronie, też w studiu i rozmawialiśmy wtedy o pana starcie w wyborach do parlamentu, do Sejmu. A teraz pan nie startuje. Dlaczego? Tak. Sytuacja jest nieco złożona, natomiast jest ona bardzo przemyślana i myślę, że taka bardzo odpowiedzialna, jeżeli chodzi o to, co dalej ze mną z punktu widzenia oczywiście mojej pracy społecznej, samorządowej i politycznej. Proszę zwrócić uwagę, że oczywiście niektórzy mieszkańcy uważają, że to błąd, że nie startuje i że jest im przykro, że nie mogą oddać głosu. To są te pozytywne, bardzo pozytywne głosy. Faktycznie może to nawet niektórych dziwić, natomiast kochani, sytuacja jest taka, że od 9 lat to mieszkańcy nie tylko osiedla, ale również tego miasta poniekąd wskazują mi drogę, w której ja powinienem się odnaleźć i
staram się każdego dnia w zasadzie czynić coś dobrego w samorządzie. Zarówno w samorządzie miasta, jak i w samorządzie regionu. Można powiedzieć, że tu się odnalazłem i tu też ludzie mnie odnaleźli. To znaczy każdego dnia mam kontakt na różnych wydarzeniach, na różnych konferencjach, na różnym poziomie mojej pracy, kontakt z tymi ludźmi i w zasadzie naprawdę każdego dnia staram się być im pomocny, staram się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom tych ludzi i zrozumiałem na tę chwilę, że moje miejsce jest w samorządzie. Poniekąd, jeżeli ludzie tak uznają, bo do tego też trzeba mieć dużo pokory, ja ją mam i w zasadzie no sporo przemyśleń, jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno będę startował w wyborach samorządowych w kwietniu za chwilę. I chcę jakby jasno określić, że daje się do dyspozycji mieszkańców, zresztą myślę, że oni to czują w kwestii samorządowych. Ja naprawdę z tego, co mi mówią mieszkańcy, jeszcze mam dużo do zrobienia w samorządzie. Ale też zarówno nie da się ukryć, miasta, że jest pan jednym z najbardziej aktywnych naszych płockich radnych. Ponieważ jest to dla mnie służba, to ja nie pracuję dla siebie, ani nie czerpię tylko dla siebie korzyści z tego tu, gdzie jestem, a nie podejmuję decyzji, które świadczą tylko o moim, że tak powiem, jakimś osobistym dobru czy własnych interesach. Natomiast no, to jest służba, a każda służba charakteryzuje się tym, że trzeba być z ludźmi, trzeba być dla ludzi i trzeba być dyspozycyjnym. I naprawdę mądrzy ludzie mówią, że jeszcze sporo jest do zrobienia dla aktywnych samorządowców, jeszcze młodych, mimo tego, że w tym roku 40 lat skończyłem. I dopóki jest ten napęd, dopóki jest ta siła, to fajnie jest jeszcze zmieniać ten obraz tu lokalny, samorządowy i myślę, że dobrze wsłuchiwać się w te potrzeby mieszkańców, żeby no, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom tych mieszkańców. Może to zbyt patetycznie zabrzmiało, ale ja to rozumiem. Dlatego staram się być aktywny. Nie miałbym śmiałości, no, byłoby to wielkim faux pas, gdybym ja jakby no, nie był aktywny w kwestii tego, że ludzie po to mnie wybrali, żebym był aktywny i po to, żebym w zasadzie działał dla nich, więc to jest dla mnie no, bezdyskusyjne. Tak staram się też czynić. Natomiast no, zaręczam, że jeżeli nie znudziłem się jeszcze ludziom i, że tak powiem, będą mieli życzenie, to na pewno będą mogli mnie znaleźć na liście do samorządu w kwietniu i tam chcę być przygotowany na 100%. Oczywiście ta kampania parlamentarna jest bardzo ważna z punktu widzenia każdego z nas, natomiast wydaje mi się, że jest tylu płotczan na tej liście parlamentarnej, tylu ludzi, którzy chce z własnej woli odpowiedzialnie czynić tę politykę. Mam nadzieję, że dobrą politykę w Sejmie. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy tam wejdą, naprawdę nie zapomną o Płocku. Mam nadzieję też, że ludzie docenią ludzi z Płocka, którzy kandydują w tych wyborach parlamentarnych. I teraz nie chciałbym uprawiać polityki i odnosić się do trzeciej drogi, ale chciałbym, żeby mieszkańcy naprawdę zwrócili uwagę na Płocka, na każdej liście. No właśnie o to chciałam zapytać, na kogo pan będzie głosował i jak pan ocenia szanse kandydatów z Płocka? To znaczy szanse kandydatów z Płocka w każdej partii, poza jedną, bo ich nie znam, ale tych, których znam z tych różnych opcji, z którymi współpracuję też w samorządzie i znam tych ludzi po prostu osobiście, oceniam bardzo wysoko. I naprawdę uważam, że jeżeli no, tak chcą poprowadzić swoją karierę, żeby pomagać Płockowi i Płocczanom z punktu widzenia Sejmu, no to jest gorący apel chyba wszystkich nas, żeby nie zapominali o tym Płocku i żeby nigdy nie dali sprowokować się do tego, żeby być spadochroniarzem zupełnie w innym miejscu w Polsce tylko po to, żeby wejść do Sejmu. Tylko tak realizować swoją pracę, żeby naprawdę wynikała z tego korzyść dla naszego miasta, dla naszego subregionu i dla naszych mieszkańców. To jest bardzo, bardzo istotne. Uważam, że Płock ma decydujący głos, jeżeli chodzi o wybór tych 10 parlamentarzystów z okręgu numer 16. I sorry za szczerość, ale uważam, że stać nas, płocczan, na to, żeby
z każdej partii wprowadzić naprawdę płotrzą. To jest bardzo istotne. To jest tylko kwestia mobilizacji. To jest kwestia wyborczej. Mobilizacji i zrozumienia powagi sytuacji. I powiem wam, że kochani moi, pani redaktor, że z punktu widzenia samorządowca, takiego zwykłego radnego jak ja, bardzo istotne jest to, żeby mieć oparcie i współpracować z parlamentarzystami ziemi płockiej, ze względu na fakt taki, że ta wspólna praca, ten system taki wspólnotowy, ale też te narzędzia połączone, no, przynoszą wartość dodaną dla miasta. Tak było i w tym sezonie. I oczywiście ja celowo nie wymieniam nazwisk, ale to nie tylko byli ludzie z ugrupowania, które ja reprezentuję, ale różni ludzie, z którymi różne rzeczy bardzo dobre dla Płocka i płocczan zrobiliśmy z punktu widzenia samorządu. Więc warto naprawdę, moi kochani, ja oczywiście na swoich social mediach pokazuję, gdzie jestem, z kim sympatyzuję i na kogo będę głosował, jeszcze nie powiedziałem, ponieważ rodziną się podzielimy też sprawiedliwie, bo ja mam wielu przyjaciół na liście, tam gdzie ja jakby jestem ukorzeniony politycznie, więc też bym chciał każdemu w oczy spojrzeć i zrobię to bardzo prosto, odpowiedzialnie i też powiem tym osobom, jak wygląda podział głosów u mnie w rodzinie. Natomiast zwróćcie, kochani, uwagę, żeby naprawdę skreślać płotrzan na tych listach, bo to jest niezwykle ważne. A jeżeli będziecie mieli życzenie kiedyś skreślić mnie, to nie dalej jak w kwietniu będzie taka możliwość. Miejmy nadzieję, że nie skreślić, tylko zakreślić na liście. Na liście, bo skreślenie lepiej brzmi. Zakreślamy na liście płotrzan tak jest, i szukamy krzyżyk do zakreślania płotrzan. A jeżeli będziecie chcieli skreślić kogoś, to oczywiście wszystko w waszych rękach. Jeżeli mówimy o Płocku, o regionie płockim, ale i troszkę szerzej o Mazowszu, to w tym roku samorząd województwa mazowieckiego obchodzi 25-lecie i z tej okazji odbyło się bardzo dużo wydarzeń, które tak dla pana było najważniejsze. A może dopiero to przed? Wie pani, to jest ciekawa dla mnie kwestia, ponieważ tak się okazało, że ten rok 2023 jest dla mnie bardzo szczególnym rokiem, ponieważ moje ukochane osiedle, Radziwie, tak, żadna tajemnica, obchodzi stulecie swojego funkcjonowania w granicach administracyjnych Płocka i ten mój też ukochany jakby region, w którym pracuję i dobrze jest powiązać jakby te dwa samorządy, czyli samorząd miasta i samorząd województwa, obchodzi 25-lecie swojej działalności i poniekąd w pewien sposób w tym roku w zasadzie, no, co cechuje samorząd województwa z punktu widzenia samorządów innych? Cechuje ta wspólnotowość, solidarność i dzielenie się dobrem. Bardzo często my jako samorząd województwa mazowieckiego pomagamy w realizacji oczekiwań mieszkańców gmin, sołectw, powiatów, miast. I okazało się, że poza tymi wydarzeniami kulturalnymi, które były też na bardzo wysokim poziomie i bardzo dobrze się przyjęły, bo nie dalej jak w ciągu kilku ostatnich tygodni mieliśmy możliwość zaprezentowania mieszkańcom Płocka i regionu wspaniałe koncerty zespołu Mazowsze z Kombi, uwielbiany zespół w sposób szczególny przez grono kobiet, czyli zespół Trevoci, ale mieliśmy też koleżankę Alicję Węgorzewską i naprawdę nowe formy i nowe osoby pokazane z punktu widzenia wysokiego poziomu kultury i artystycznych wykonań różnych, że tak powiem, pieśni, piosenek. Natomiast uważam za taką największą wartość w tym roku fakt taki, że mamy 20 programów wsparcia, gdzie beneficjentami są i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, ale oczywiście samorządowcy, sołtysi, straże ochotnicze pożarne, to są ogrody działkowe, to są programy, które wspierają budowę dużej infrastruktury, jeżeli chodzi o miasto. Wiecie, czasy są trudne, bo tak samo jak ciężko jest spiąć budżet domowy w wielu miejscach i w wielu obszarach, chociażby naszych takich normalnych, tak samo jest w samorządach. Bardzo ciężko jest zrealizować cały plan, który by się chciało, z racji tego, że po prostu zawsze gdzieś tych pieniędzy brakuje. No i po to właśnie ten samorząd województwa czuje taką wspólnotowość, solidarność z innymi podmiotami, z innymi samorządami, że po prostu dokłada środki finansowe do tych zadań i jak oceniam to przez ten pryzmat współpracy i pracy w samorządzie województwa, jest bardzo istotne, bo bardzo dużo
obszarów procesów inwestycyjnych, i małych, i dużych, ale każde, proszę Państwa, i małe, i duże zmieniają jakość życia mieszkańców. I czasami w sołectwie wymiar procesu inwestycyjnego za 25 tysięcy naprawdę poprawia jakość życia mieszkańców, a czasami jest tak, że ulica za 70 milionów poprawia jakość życia mieszkańców, ale to wszystko jest ważne. Naprawdę. Każdy szczegół, który działa na korzyść mieszkańców, jest bardzo istotny. I z tego się cieszę, że ja to zrozumiałem, pracuję w tym i jakby też działam, żeby każda wspólnota, niezależnie od tego, kto tam rządzi, kto tam kim jest, czy to jest przyjaciel, duża, czy nie, czy to jest duża, czy mała wspólnota samorządowa, żebyśmy naprawdę mogli poprawić jakość życia wszystkich tych mieszkańców, czy wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych mieszkańców. I to jest ta moja służba, którą ja kocham. Więc tak bym to podsumował. Życzymy więc, żeby pana nikt nie skreślał, tylko zakreślał. Życzymy oczywiście udanego startu w wyborach, które dopiero przed nami, a na razie zapraszamy wszystkich do głosowania 15 października. Weźcie udział bez względu na to, na kogo chcecie głosować, ale głosujcie na Płocczan. Tak jest, naprawdę wspólnie z panią redaktor podpisujemy się pod tym bardzo odpowiedzialnie i z całego serducha. Kochani, szukajcie do zakreślenia na liście tego pozytywnego zakreślenia Płocczan. To z pewnością oni będą w sercu mieli ten Płock i oni będą pomagać nie tylko nam, samorządowcom, ale myślę, że nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Tomasz Kominek. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.